Cześć Wam, z tej strony Radek i w tym filmiku zrobimy wielki przegląd krótkich fryzur męskich. Ten filmik jest idealny dla Ciebie, jeżeli szukasz dopiero jakiejś fryzury, jeżeli jeszcze nie wiesz, co dokładnie może do Ciebie pasować, a chcesz właśnie mieć jakieś świetne włosy, które Cię wyróżnią z tłumu. Przejdziemy tutaj przez wszystkie najpopularniejsze, krótkie, męskie fryzury. Zapraszam. Najkrótsza fryzura na liście, buzz cut, czyli bardzo, bardzo krótkie boki, a także bardzo krótka góra. Fryzura ta jest znana przede wszystkim przez sportowców, którym włosy nie mogą w ogóle przeszkadzać. Dlatego golą je sobie jak najkrócej i jednocześnie, żeby to w porządku wyglądało, wybierają właśnie buzz cut. Boki najczęściej są w tej fryzurze wyglone na zero, ewentualnie jest to jakieś minimalne przejście, minimalny fade. Fryzura ta jest troszeczkę dłuższa niż znana nam wszystkim fryzura na paznano. Mogłoby się wydawać, że hej, krótkie włosy to nie jest żadna fryzura, ale wręcz przeciwnie. Często do wielu mężczyzn, nawet aktorów, nawet celebrytów bardzo pasują tak krótko ścięte włosy i mimo tego, że widzieliśmy ich wcześniej w dłuższych włosach, to właśnie krótkie wyglądają na nich dobrze i tak samo może być w Twoim przypadku. Druga fryzura na naszej liście, nieco dłuższa, jest to crew cut. Być może nawet nie wiedziałeś, że taka fryzura nosi nazwę. Jest to bardzo dobra fryzura, jeżeli właśnie jesteś po buzz cutcie, jeżeli niedawno miałeś ścięte włosy na krótko i chcesz jakoś je układać. Różnica jest przede wszystkim taka, że góra jest już troszeczkę dłuższa niż przy poprzedniej fryzurze, a także przyda nam się tutaj jakiś minimalny produkt do tego, żeby ułożyć te włosy. Jest to jedna z łatwiejszych fryzur do układania, ponieważ wystarczy lekko podnieść przód włosów do góry, a następnie przerzucić to na jeden z boków. Tyle wystarczy, żeby zrobić tę fryzurę tutaj tak, że będzie pasował jakiś minimalny fade, żeby te przejście było wystopniowane ładnie. Wtedy ta fryzura będzie wyglądała jeszcze lepiej. Trzecia fryzura na naszej liście jest to French crop. Niezależnie od tego, czy masz proste, czy masz falowane włosy, ta fryzura będzie dla Ciebie dobrym rozwiązaniem, jeżeli chcesz je utrzymać dosyć krótkie. Fryzura jest bardzo prosta, jeżeli chodzi o wystylizowanie i z roku na rok staje się coraz modniejsza, zwłaszcza wśród nastolatków. Jest to jedna z nielicznych fryzur, gdzie zamiast podnosić włosy i dawać je do tyłu, ewentualnie na bok, to my te włosy dajemy do przodu. Jak już wcześniej wspominałem, ta fryzura nie jest tylko dla osób, które mają przykładowo proste włosy, ale jeżeli masz skręcone, to naprawdę wielu mężczyzn z kręconymi włosami wygląda świetnie. Te loczki tutaj momentami bardzo pasują i powinieneś iść w tę stronę, jeżeli chcesz utrzymać swoje włosy, które ci się kręcą dosyć krótko. Tutaj niewielka rada jeszcze ode mnie. Pamiętaj, że jeżeli wybierzesz tę fryzurę, to pamiętaj, żeby wystylizować jakoś ten przód, ponieważ jeżeli będzie on tutaj taki prosty, nachodzący po prostu tak, może to nie wyglądać zbyt dobrze i może być słabo, może być słabo. Czwarta fryzura na naszej liście, panowie, klasyk, czyli sidepar, klasyczny zaczes na bok. Ma to tak wiele wariantów, ale niezależnie od tego w każdym wygląda świetnie. Fryzura jest już klasyczna, zapisała się w kanonie męskich fryzur jako jedna z najlepszych. Warto poświęcić trochę czasu podczas układania tej fryzury, żeby wydobyć z niej pełen potencjał. Sam się bawiłem w tę fryzurę. Trudno jednoznacznie powiedzieć, który wybór jest najlepszy, ponieważ to w 100% zależy od Ciebie. Zaczes, czy prawo, czy w lewo, zależy w głównej mierze od tego, jak jest ułożony Twój wicherek, czyli takie zakręcone włosy na czubku głowy. Część mężczyzn wygala sobie przedziałek tutaj na zero. Część zostawia sobie, część ma tutaj fade, jeżeli chodzi o boki włosów. Część wręcz przeciwnie, nie chce tego fade'a. Także to wszystko zależy w 100% od Ciebie. Mimo wszystko sidepar ma tak wiele wyborów, jest tak klasyczny, że każdy mężczyzna powinien kiedyś spróbować właśnie tej fryzury. Sidepar może być świetną przejściową fryzurą, jeżeli chodzi o zapuszczanie włosów, ponieważ tak jak widzisz u tego mężczyzny na obrazku, jego boki są tutaj dosyć długie, a mimo to nie przeszkadza to w tym, żeby ta fryzura wyglądała dobrze. W przypadku innych fryzur te boki mogłyby już trochę przeszkadzać, mogłyby wyglądać nieatrakcyjnie, dlatego na side part możesz się decydować, kiedy zapuszczasz włosy. Jeśli chodzi o długość tej fryzury, to możemy próbować ją układać przy krótszych włosach, natomiast 8, 9, 10 cm to będzie taka optymalna długość do tego, żeby ją stylizować. Do tej fryzury przydać się również jakiś grzebień, a także świetnie, jeżeli będziesz miał suszarkę, żeby móc jak najlepiej wystylizować te włosy, żeby w ciągu dnia one się nie rozpadały. Piąta opcja na naszej liście krótkich fryzur męskich jest to quiff, który od lat cały czas cieszy się niezmierną popularnością, która wręcz wzrasta. Jest to dosyć prosta fryzura, często polecana mężczyznom, którzy dopiero zaczynają swoje przygody, ponieważ nie jest to aż tak trudne do ogarnięcia i można na własną rękę spróbować takiego quiffa skręcić. Jest to luźna fryzura, która jest przede wszystkim polecana mężczyznom, którzy nie chcą spędzać masy czasu przed lustrem przy układaniu włosów. Sprawna ręka powinna ułożyć quiffa w mniej więcej 10 minut. Tutaj tak samo jak przy side parcie, już trzeba będzie troszeczkę mieć więcej produktów do stylizacji,
grzebień, a i suszarka także będą niezbędne w tym wszystkim. Fryzura coif troszeczkę wydłuża nam czoło, przez to, że ona jest taka do góry, będzie ona idealna dla okrągłych twarzy. Jeżeli masz problem, że twoje czoło jest za duże, to raczej ta fryzura będzie słaba, ponieważ jeszcze bardziej pokaże ten twój problem. Kolejna fryzura na naszej liście, undercut, czyli bardzo wycięte boki, a góra włosów zaczesana do tyłu, ewentualnie trochę bardziej na bok. Nie ma jednej wersji undercuta, tak jak z wieloma fryzurami, jest ich naprawdę multum wersji i ty na własną rękę musisz ustalić, co będzie do ciebie najbardziej pasowało. Noś tę fryzurę jak ty chcesz. W tej fryzurze ważne jest odpowiednie cięcie, ponieważ taka zwykła osiedlowa fryzjerka może koncertowo spieprzyć sprawę, nawet wtedy, kiedy pokażesz jej zdjęcie fryzury, której oczekujesz. Tak samo jest z wieloma fryzurami, przykładowo z sidepartem i z coifem. Taka zwykła pani fryzjer może się nie znać na tego typu męskich fryzurach, dlatego dobrym rozwiązaniem będzie pójście albo do barbera, albo do jakiegoś lepszej jakości fryzjera, u którego możesz zauważyć, że okej, robi już tego typu fryzury. Jeżeli chodzi o takiego undercuta, nie poszedłbym na pewno do takiej zwykłej pani fryzjer, ponieważ będziesz całkiem śmiało niezadowolony z rezultatów. Undercut będzie dobrą fryzurą, jeżeli kształtem twojej twarzy jest diament, ewentualnie kwadrat. Jeżeli chodzi o długość włosów, nie ma jednoznacznej reguły, możesz mieć albo górę włosów taką samą na całej długości, albo górę troszeczkę dłuższą, natomiast końcówkę góry troszeczkę krótszą. Jest to prawie ostatnia fryzura na naszej liście, jeżeli chodzi o krótkie włosy, ponieważ góra zajmuje mniej więcej 10-15 cm, dlatego już się tak średnio łapie w te nasze krótkie włosy i jest to ostatnia, ponieważ kolejne już będą raczej na tym etapie takich dłuższych włosów, przykładowo pompadour, nie chciałem go tutaj już dawać, ponieważ potrzeba na niego dosyć sporo włosów, dlatego kończymy właśnie tutaj undercutem i coifem, ale to nie koniec. Ponieważ jeszcze ci chciałem wspomnieć, że jeżeli masz już takie dłuższe włosy, właśnie tak jak przykładowo 10-15 cm, to spoko jest, żeby zacząć o nie troszeczkę bardziej dbać niż przy krótszych włosach. Przykładowo przy takim baskacie możesz kompletnie olać sprawę, ale przykładowo już tutaj przy undercutie, kiedy te włosy mają 10-15 cm, to one będą wyrastały na twojej głowie mniej więcej z rok. Dlatego warto, żeby zatroszczyć się o nie na początku, żeby po tym roku wyglądały dobrze. Bez zbędnego przedłużenia, następny wariant fryzury. Fryzura Messi, coś w stylu Bad Hair Day, niezależnie od tego, jaką masz fryzurę aktualnie, będziesz w stanie mniej więcej zrobić sobie właśnie taką fryzurę z tego. To nie jest raczej fryzura, którą będziesz miał na co dzień, tylko raz za czas możesz sobie tego zrobić. Niezależnie, czy będziesz miał undercuta, czy side parta, czy może coifa, to w jakiś sposób będziesz mógł zrobić taki Bad Hair Day, który będzie wyglądał jakbyś wstał z łóżka, ale właśnie wręcz przeciwnie, ponieważ ty spędziłeś trochę czasu nad tym, żeby ta fryzura wyglądała dobrze. I ona właśnie ma tak wyglądać, że niby coś z nią jest nie tak. Dlatego ma ona wiele wariantów. Albo messy side part, albo messy undercut, albo messy coif i tak dalej, i tak dalej. To tyle z krótkich fryzur męskich. Mam nadzieję, że znalazłeś coś, co ci się spodobało i jakaś taka żaróweczka się pojawiła nad twoją głową, że okej, dobra, to ja chcę teraz spróbować taką fryzurę. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie fryzur, co, jak, gdzie, cokolwiek, to zachęcam Cię do dołączenia do grupy Zadbani Mężczyźni na Facebooku. Tam całkiem śmiało możesz zadać pytanie. Postaramy Ci się pomóc. Jesteśmy tam, żeby sobie nawzajem pomagać. Jestem też wdzięczny bardzo za każdą subskrypcję oraz chciałbym Cię zaprosić na swojego Instagrama, ponieważ ostatnio robimy tam takie dosyć ciekawe głosowania i wybieramy, kto ma lepszą fryzurę. Na przykład wczoraj był Justin Bieber kontra Sylvester Stallone i wybierasz po prostu, która jest lepsza i może znajdziesz też pomysł na to, żeby ta twoja fryzura wyglądała jakoś dobrze, jeszcze lepiej, dzięki tym właśnie głosowaniom. Tymczasem to tyle, widzimy się w następnym odcinku. Daj znać, czy chcesz jeszcze taką opcję z troszeczkę dłuższymi włosami, zaczynając od pompadura. Widzimy się w następnym odcinku, na razie, cześć!